Social media w dzisiejszym e-commerce są już niezbędne. Moim zdaniem nie będziemy w stanie wybudować lojalności klientów bez komunikacji z nimi. Wydaje mi się, że jest to kluczowe. Powiedz mi w takim razie, jak można zacząć, gdzie, na jakiej platformie i jak to powinno być wykonane. Wszędzie dookoła będziesz słyszał o tym, że Facebook to już powoli przeszłość i że nie warto tam zaczynać. Natomiast realia dzisiejsze są takie, że tam mamy praktycznie wszystkich ludzi i nadal jest to miejsce, w którym możemy w sposób najbardziej wydajny prowadzić promocję Twojego sklepu, docierając do największej liczby ludzi. Dlatego proponowałbym zacząć od Facebooka, stworzyć tam fanpage, który dwutorowo z jednej strony służyłby budowaniu wizerunku Twojego sklepu, budowaniu jego stylistyki i pewnego smaku, a z drugiej strony pełniłby funkcje promocyjne, pokazywałby Twoje produkty, Twoją ofertę. Powiedz mi, kto powinien prowadzić fanpage tak naprawdę? Właściciel, ten, który jest najbliżej produktu, czy agencja? Naturalną odpowiedzią byłoby to postawienie się tutaj po stronie właściciela. On ma najszybszy dostęp do oferty, on zna ją najlepiej, wie czym chce, żeby ten sklep był. Natomiast wszystko jest tutaj kwestią dobrego przepływu informacji. Jeżeli właściciel czy osoba odpowiedzialna za kontakt potrafi szybko przekazać informacje agencji, ona ma tę przewagę, że zawsze będzie potrafiła opakować, przekazać to lepiej, bo lepiej zna specyfikę po prostu działań społecznościowych. I dodałbym to, co mówię zawsze właścicielom sklepów, którzy zadają mi to pytanie. Jeżeli sam chcesz się zajmować swoim Facebookiem, to znaczy, że twój sklep nie jest jeszcze w tym miejscu, w którym powinien być. Jeżeli masz czas na coś takiego, zamiast zająć się rozwijaniem innych aspektów swojego sklepu. Rozumiem. Powiedz mi w takim razie, na ile ja mogę sprzedawać poprzez Facebook, a na ile muszę używać treści angażujących, które biznesowo nie są dla mnie istotne? Do niedawna powiedziałbym Ci jeszcze, że musisz skupić się tylko na wizerunku. Natomiast niedawno przygotowaliśmy case study z naszych działań dla Bloodshopu. To jest branża streetwearowa, więc też skierowana do troszeczkę młodszego odbiorcy i tam wyniki każą nam mówić już o czymś zupełnie innym. Czyli o tym, że Facebook może sprzedawać. Może, ale to nie jest priorytetowa jego funkcja. Widać w każdym badaniu, o czym przeczytasz na naszym blogu, jeżeli kiedykolwiek spojrzysz na artykuł niepisany przez siebie, albo gdziekolwiek indziej, wzrasta bardzo ten współczynnik zakupów poprzez media społecznościowe. I to na pewno będzie gdzieś naszym priorytetem, żeby te treści produktowe przygotować w formie jak najbardziej optymalnej, czyli ułatwiając dojście klientowi do nich. Natomiast podstawową funkcją jest tworzenie wizerunku i komunikacja z klientem. Czyli musimy przekazywać treści inspirujące, musimy przekazywać treści, które są jakąś wartością dodaną dla tego fana, które sprawiają, że użytkowanie Twoich produktów stanie się lepsze, albo że ma on ochotę po prostu kupić następny produkt, wie jak właściwie go zastosować.